piłeś? Sprawdź, czy możesz wsiąść za kółko. Wystarczy dobra wola i kilka złotych. Wystarczą chęci, włóczka, drut lub szydełko. W każdy poniedziałek o 17 w stacji artystycznej Rynek odbywają się czekoladowe spotkania robótkowe. Dołączyć do nich może każdy chętny. Piłeś, a nie chcesz stracić prawa jazdy, bo nie jesteś pewien swojej trzeźwości, sprawdź, czy możesz wsiąść za kółko. Przebadaj się alkomatem. Tu w Gliwicach opcji jest wiele, między innymi w Izbie Wytrzeźwień. Jest duże zainteresowanie. Z tego, co sprawdziłam w statystykach, to w tamtym roku badaniom poddało się 856 osób w skali całego roku, a w styczniu na ten rok mamy już 123 osoby. Bardzo dużo chętnych było 1 stycznia, co uważam się chwali, ponieważ jest większa świadomość wtedy osób, bo było to prawie 40 osób przyszło 1 stycznia zbadać się. A badanie trwa zaledwie kilka sekund i co najważniejsze, jego wynik nie jest przekazywany stróżom prawa. Podobnie jak i wiadomość o pobycie w Izbie Wytrzeźwień na okres doby. To nowość, bo przypomnijmy, że jeszcze kilka lat temu informacja ta mogła zostać przekazana pracodawcy w celu ściągnięcia należności za pobyt w Izbie. Kwota niemała – 300 zł. Badanie alkomatem na Izbie nie jest jednak bezpłatne. Kosztuje 5 zł. Jest to kalkulacja wynikająca z kosztów ustnika, z kosztów amortyzacji sprzętu, ponieważ ten sprzęt jest kalibrowany, wzorcowany, więc co pół roku zgodnie z przepisami ponosimy koszty. To dla innych za dużo, dla innych cena do przyjęcia. Alternatywą może być komisariat policji. Tu badanie jest bezpłatne. Tutaj u nas w Komendzie Miejskiej jest urządzenie do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu, tak zwany alkomat. I osoby, które chciałyby się przebadać, a mają jakieś podejrzenia, że mogą być, że tak powiem, wczorajsze, zapraszamy takie osoby tutaj do komendy do sprawdzenia trzeźwości, ale zaznaczam, jeśli mamy takie podejrzenia, to nie przyjeżdżamy tutaj do komendy samochodem, bo takie przypadki też bywały. Piłeś, nie jedź. To hasło przewodnie znanej nam już kampanii społecznej, nawołującej do tego, abyśmy byli trzeźwi, trzeźwi za kółkiem. Sprawa oczywista, jednak jak się okazuje, nie dla każdego. Zaledwie w przeciągu dwóch ostatnich lat, około 20% kierujących pojazdami była nietrzeźwa. A to oznacza, że w skali całego roku na drogach udaje się zatrzymać 230 tysięcy nietrzeźwych kierowców. Pijanych nie brakuje wśród Gliwiczan. Dzisiejszy przypadek akurat był taki, że ewidentnie była to osoba uzależniona i nie tylko od alkoholu, ale też od innych środków psychoaktywnych, dokładnie od amfetaminy, więc tutaj jakby ten brak krytycyzmu w uzależnieniu już jakby swoją rolę spełnił, tak, że nie wiem, czy to można nazwać brawurą, czy po prostu chorobą już tak zaawansowaną, że się inaczej jakby nawet te wartości moralne postrzega, tak, czy sposoby zachowań. Jest też tak, że jeżeli osoba uzależniona pije ciągami, to stężenie alkoholu we krwi się kumuluje i tej osobie wydaje się, że jest trzeźwa. Natomiast po badaniu alkomatem okazuje się, że czasami ma nawet ponad promil alkoholu we krwi. Jeden promil to już prosta droga do tragedii. W roku ubiegłym z Gliwickiej Izby Wytrzeźwień skorzystało 2651 osób. Martyna Kolęba, Telewizja Imperium Gliwice. Śnieg stopniał, mrozu nie ma. Jak jeździ się po Gliwicach? O to zapytaliśmy mieszkańców miasta. Przez centrum jest coraz gorzej, ale bo zakorkowane wszystko, ale ogólnie no nie jest najgorzej też, tak? Wydaje mi się, że jest tak całkiem znośnie. Dużo aut jest. Lepiej w PRL-u się jeździło. A dlaczego? Bo mniej? Bo mniej aut było. Ale chyba drogi były trochę gorsze. A to tak. To zdecydowanie tak. Bardzo dobrze, tylko żeby te remonty się skończyły. Coraz lepiej z powodu średnicowej drogi i autostrad. Dalej do ideału nam dużo brakuje. Tablice takie informacyjne są. Fajna sprawa.
Zaczęło się w gliwickiej czekoladziarni. Autorka bloga o dziewiarstwie i entuzjastka robótek ręcznych Barbara Palewicz postanowiła zorganizować w naszym mieście spotkania z drutami, szydełkiem i z zainteresowanymi tą tematyką osobami. Szybko okazało się, że chętnych nie brakuje, więc dla czekoladowych spotkań robótkowych trzeba było znaleźć większą przestrzeń. Dziewczyny spotykają się, wymieniają się doświadczeniami, wymieniają się pomysłami na robótki. Zarażamy się taką pozytywną energią, zarażamy się tymi pomysłami, które mamy, umiejętnościami. Czekoladowe spotkania robótkowe odbywają się teraz w poniedziałki w stacji artystycznej Rynek. Zmieniło się miejsce, cele pozostały jednak takie same. Chodzi o wymianę doświadczeń i wspólne spędzanie czasu. Takie spotkania odbywają się na całym świecie i to jest, nie wiem czy moda, to jest potrzeba. To jest potrzeba, ponieważ żyjemy w takim bardzo szalonym świecie i czasem nie mamy od kogo się nauczyć. Czy to jakiejś formy rękodzieła, czy nie mamy skąd się dowiedzieć, jak wykonać jakąś małą robótkę, czy po prostu potrzebujemy z kimś spędzić trochę czasu. No zawsze coś człowiek się nauczy, jak czegoś nie wie, zawsze druga coś doradzi. To są takie moje chusty, które są zrobione w ostatnim, powiedzmy, czasie. Ja właśnie wyszukuję taki organizatorek na ścianę do powieszenia, na różne takie rzeczy. Dużo to właśnie pani zna różne techniki, no i wymieniamy się doświadczeniami, także no to spotkanie w Gliwicie jest fajne. Mi się udało zrobić taką chustę, jak tam koleżanka pokazywała wcześniej, no i byłam przedumna z siebie, że po 20 paru latach zrobiłam coś tak cudnego. Nie wiedziałam, jak zrobić na drutach z żyłki, robić na okrągło. Więc próbuję. Z ust do ust jest łatwiej niż z książek, bo no tam nie odpowiadają od razu na pytania w książkach. No nie tylko dlatego, że się czegoś nowego nauczę, ale ja tu przede wszystkim wspaniale odpoczywam. Poznałam mnóstwo świetnych koleżanek, sympatycznych osób. No i także dla mnie to jest, jak mam handrę, to jest jedyne lekarstwo. Ja się lubię bawić, lubię posłuchać, poopowiadać, nie nudzić się w domu. Ach, nauczyłam się chusty robić. Jak one się nazywają? Estońskie, tak? Przyszłam tutaj ze względu na ogłoszenie, że można się nauczyć szydełkować. Odrywa od takiej nudy siedzenia w domu. Żeby się nie nudziło. To taka robótka bardzo, bardzo, bardzo właśnie wyrabia cierpliwość, zajmuje czas. Udział w spotkaniach robótkowych jest bezpłatny. Wystarczy wygospodarować trochę wolnego czasu, zabrać ze sobą druty, szydełko lub igłę i korzystać. W przypadku osób starszych to też jest forma gimnastyki, żeby nie dać tym stawom skostnieć, żeby nie pozwolić na jakieś zwyrodnienia. A ręce mogą pracować i dopóki rączki i oczka pozwalają, to właśnie takie robótki są znakomite. Potem mi powiedzą, no wiesz co, ta bransoletka jest ładna i teraz musisz mi zrobić taką samą. Przyszłam tutaj dzisiaj po raz pierwszy, żeby się coś nauczyć. Pierwszy raz. I dlatego tak podglądam. O, właśnie od koleżanki się dowiedziałam. Spotkaliśmy się w sklepie, pokazywała jajko, to było wielkanocne, nie? No i powiedziała, że są takie spotkania i zaczęliśmy przychodzić od roku. Bardzo kocham te spotkania. Od niedawna jestem, dopiero na czwartym spotkaniu dowiedziałam się, że jest takie kółko. I chętnie do niego przystałam. Ja od początku też przychodzę. Jeśli ktoś nie poczuł się jeszcze wystarczająco zarażony tą pasją do robienia na drutach i szydełkowania, to będzie miał okazję zarazić się również za pośrednictwem naszej telewizji, bo już niedługo będziesz miał u nas swój własny program. Zapraszam serdecznie na program Sztrykowanie na ekranie, w którym, no, jak nazwa wskazuje, będę nauczała robienia na drutach, bo sztrykowanie to jest robienie na drutach. Oczywiście, jeśli wkradnie nam się szydełko, to musicie mi wybaczyć, ale postaram się wam w czytelny sposób pokazać, jak to zrobić bez wychodzenia z domu.